bajki, grajki, czy wy wiecie? Najwdzięczniejsze są na świecie, a ta, moi mili, bajka to muzyczna niespodzianka. W poszukiwaniu muzyki to opowieść o niezwykłej, pełnej przygód podróży Anastazji, która w przestworzach kosmosu poszukuje elementów muzyki. Jej tropem podąża złowieszczy czarodziej. Czy uda mu się odnaleźć to, czego szuka? Czy Anastazja bezpiecznie osiągnie kres swojej podróży i dowie się, czym jest muzyka? Posłuchajcie. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce żył sobie Dark Tom, który zapragnął mieć na własność wszystkie dźwięki świata. Posiadał ogromną moc w postaci dźwięków instrumentów muzycznych, a szczególnie fortepianu. Brakowało mu jedynie dźwięku ludzkiego głosu. Dlatego przemierzał odległe planety w poszukiwaniu tego najpiękniejszego. W kosmosie zapanował chaos. Ha, ha, ha! Na jednej z planet w układzie elementu, spowitej ciemnością i ciszą, budzi się Anastazja. Dziewczyna o niezwykłej urodzie, rudych włosach i wielkich szafirowych oczach. Utraciwszy pamięć, próbuje uświadomić sobie, gdzie jest i czym jest muzyka. Ale gdzie ja jestem? Co się stało? Dlaczego jest tak ciemno? Nic nie pamiętam. Co się stało? Dlaczego jest tak cicho? Cicho, 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 cicho. Ta cisza zdaje się nie mieć końca. To straszne. Jest mi tak smutno i źle. Pamiętam tylko ja. Nie mogę nic zaśpiewać. Może jakoś pomalutku? Może się uda. Skąd znam.
Ale co to takiego? Anastazja zasłania oczy od oślepiającego światła. Tuż obok niej ląduje wielki statek kosmiczny, a w nim tajemniczy nieznajomy. Anastazjo, co się stało? Kim jesteś? Jestem twoim przyjacielem. Mam na imię Tony, pamiętasz? Usłyszałem huk i przyleciałem. Nie mogę sobie nic przypomnieć, nic nie pamiętam. Nie wiem, co się dzieje. Znamy się przecież od dziecka. Nie pamiętasz, jak razem śpiewaliśmy? Jak śpiewaliśmy? Gdzie są wszyscy? Co się wydarzyło? Nie martw się. Wszystko sobie przypomnisz. Z czasem. Musisz mi zaufać. Przecież to muzyka nas tak łączyła. To nasze całe dzieciństwo. Pamiętasz? Muzyka? Muzyka? Chodź, odkryjemy muzykę na nowo. Przedstawię ci kogoś, dzięki komu z pewnością sobie coś przypomnisz. Statkiem kosmicznym zabiera Anastazję na planetę zwaną Melodium. Ta niezwykła planeta zdawać by się mogło, że śpiewa. Z każdej strony dobiegają przeróżne dźwięki, raz wysokie, raz niskie, jedne brzmiące, inne jakby matowe. Bohaterowie spotykają tam delikatną i subtelną, kosmiczną nimfę o imieniu Melania. Witajcie na planecie Melodium. Jestem Melania, opiekunka Gam. Gam? A co one robią? Gdzie one mieszkają? Gamy to nie stworzenia, tylko dźwięki. Dźwięki to nie zwierzęta, a więc przedmioty? Nie. A czy można je dotknąć? Fizycznie nie, ale możesz je dotknąć swoją duszą, swoim sercem. A czy można je zobaczyć? Tak, można je zobaczyć w postaci nut, czyli czarnych kropek na specjalnych pięciu liniach zwanych pięciolinią, na których pisze się dźwięki. Można je w ten sposób usłyszeć. Dziwne. Można je dotknąć, można je zobaczyć i usłyszeć. To czym są te gamy? To konkretnie następstwo różnych dźwięków. Może lepiej będzie, jak wam to zaśpiewam. Posłuchajcie. Zacznijmy od samych początków. Z muzyką jak z książką jest. Pragniesz czytać, poznać. Dobrze, spróbujmy jeszcze prościej. Do, jak dom, gdzie trzeba dojść. Re, jak regot, czyli śmiech. Mi, jak miły sercu ktoś. Fa, jak fal zmienionych śmiech. Sol, w łacinie słońca krąg. La, latawiec na tle chmur. Si, jak siedem rzek i gór. Czyli śmiech. Mi, jak miły sercu ktoś. Fa, jak fal zmieniony śmiech. Sol, w łacinie słońca krąg. La, latawiec na tle chmur. Si,
jak 7 rzeki gór, poza tymi dom jak dom. Do mi fa sol la si do sol do. I to nazywasz piosenką? Do, re, mi, fa, sol i tak dalej? Nie, oczywiście, że nie. Do, re, mi, fa, sol i tak dalej to tylko cegiełki służące do budowania melodii. Jeśli mamy je już wszystkie w głowie, to możemy śpiewać miliony różnych piosenek. Ale jak? Mieszając je. Sol, do, la. A teraz to połączmy. Sol, do, la, fa, mi, do, re. Sol, do, la, si, do, re, do. Ale ja nic nie rozumiem. Dziwny ten język. No więc spróbujmy ze słowami. Słyszeć tyle pięknych dźwięków. Jakie to radosne, aż chce się śpiewać i tańczyć. Ale musi być coś więcej niż tylko melodia. Tak, oczywiście. Muzyka to nie tylko melodia. To nie tylko gamy. Muzyka to też rytm. Rytm to następstwo dźwięków w czasie, uporządkowanych według określonych zasad. Nie bez powodu mówimy o rytmach natury, o następstwie pór roku, dnia i nocy, o rytmach związanych z życiem człowieka. Aha, czyli rytm to jest to. Dobrze, czujesz to. Muzyka jest znacznie bardziej złożona. Składa się na nią dużo więcej fascynujących elementów. Melodia i rytm to nie wszystko. Chodź już, Anastazjo. Pokażę ci miejsce, w którym dowiesz się więcej o muzyce. Żegnaj, Melanio. Bardzo miło było cię poznać. Proszę, weź tę nutę. To dźwięk do. Jeśli ją zaśpiewasz, przywołasz mnie w razie kłopotów. Dziękuję, Melanio. Do widzenia. Thank you.
on zabrał Anastazję dalej w kosmiczne przestworze. Tym razem trafili na planetę dnia i nocy. Zamieszkuje ją tajemnicza Allegra. Piano, cicho! Nie wiecie, która jest godzina? Przepraszamy, że cię niepokoimy. Jestem Anastazja, a to mój przyjaciel Tony. Dlaczego jest tu tak przeraźliwie cicho? Jestem Allegra, a wy jesteście na planecie dnia i nocy. Tutaj panują pewne zasady. W nocy każdy chodzi largo lub lento i zachowuje się piano. Czyli jak? Jest tak. Largo i lento to w muzycznym języku znaczy powoli, a piano cicho. Rozumiecie, kapite? W nocy wszystko ciągnie się wolno jak makaron, ale taki buono. Buono proprio come la pasta, kapite? Wszystko musi być wysmakowane jak najlepszy sos do spaghetti. Wsłuchujemy się w każdy dźwięk, jakby to były smaki najlepszych, dojrzewających we włoskim słońcu przypraw. Si, si. Aha! Czyli jak u was jest ciemno, to oznacza, że wszyscy muszą zachowywać się cicho i chodzić powoli. Ale właściwie to dlaczego? Ano, dlatego że... O nie! Tylko nie to! O nie! Już świta! Uciekajcie szybko! Ale dlaczego? Co się dzieje? W nocy pięknością, za dnia zaś karadą. Buty czar będzie trwał, póki głosu swego poznasz głębię i prawdziwy swój przybierzesz kształt. A! Kim jesteś? I co zrobiłaś z Allegrą? Poczekaj, nie zrobię ci krzywdy. To ja jestem Allegra. Musicie mi uwierzyć. Sono io davvero. Dlaczego miałabym ci wierzyć? To niemożliwe! Pewnego wieczoru, kiedy ćwiczyłam do swojego koncertu, przyszedł nieznajomy. Był on ubrany w czarne szaty, więc na początku go nie rozpoznałam. Myślałam, że jest to wędrowiec, który usłyszał moją muzykę i chciał posłuchać, jak gram. Okazało się, że był to czarnoksiężnik, który z zazdrości przed moim talentem odebrał mi to, co kochałam najbardziej. Występy przed publicznością. Od tamtego czasu muszę ukrywać się za dnia, a grać mogę tylko w nocy, kiedy wszyscy już śpią i nikt mnie nie słyszy. W dzień tracę głos i staję się potworem, którego każdy się boi. Ojej, to takie smutne. Czy jest jakiś sposób, aby ci pomóc? Aby mnie odczarować, trzeba... Co trzeba zrobić? Nie słyszę! Zaśpiewać pio... Powiedz to mezzoforte! Spróbuj jeszcze raz! Zaśpiewać piosenkę... Zaśpiewać pio... Zaśpiewać piosenkę! Już wiem! Znam jedną! Gdy poznałam Melanię, nauczyła mnie takiej melodii. Zaczynała się chyba tak... Do jak dom, gdzie trzeba dojść, re jak rechot, czyli śmiech, mi jak miły sercu ktoś, fa jak fal spienionych śpiew, są w łacinie słońca krąg, la lata wiec na tle chmur, si jak siedem rzeki gór. Udało się zdjąć klątwę. Nie mogę w to uwierzyć. Gdyby nie wy, zostałabym potworem już na zawsze. Dziękuję. Grazie mille. To wspaniale, że mogliśmy ci pomóc. Anastazjo, przyjmij ten metronom jako wyraz mojej wdzięczności. Dzięki niemu będziesz mogła mnie wezwać w każdym momencie. Rytmiczne tykanie metronomu sprawi, że cię usłyszę i będę mogła ci pomóc tak, jak ty pomogłaś mi. Żegnaj, kochana. Ciao, bella. Zaraz, zaraz, Tony. Ja chyba cię skądś znam.
Czy my się już kiedyś spotkaliśmy? Nie, nie przypominam sobie. Jesteś podobny do... Ale nie, nie, to przecież niemożliwe. Ha, ha, ha! I tak nie pomoże jej ten metronom, ani żaden dźwięk do. Porwę ją na swoją planetę. W końcu ukradnę jej głos, który z każdą chwilą staje się coraz piękniejszy. Będę śpiewał tak jak ona. Posiądę wszystkie dźwięki wszechświata. Nadszedł kres Anastazji. Ha, ha, ha! Anastazja wraz z Tonym dalej przemierzają kosmos. Jednak w czasie podróży silnik statku kosmicznego ulega awarii. Wymusza to na bohaterach konieczność lądowania na najbliższej planecie Harmonium. Niestety ta egzotyczna planeta pełna jest dzikich stworzeń. Hej! Zostawcie mnie! Co się dzieje? Tony? Tony, gdzie jesteś? Nie zostawiaj mnie! Ty, iść! My ciebie zabrać! Przed oblicza nasz wódz! Wódz nasz, ręce brudne, wróg! Ty intrusna nasza planeta! Ale ja znalazłam się tutaj przypadkiem! Zdarzył się wypadek! Nasz statek się rozbił! Mi nie wierzyć! Ty kłamać! My znać takich jak ty! Co nie, Aho? Okazać się ma, już! Takich to my znać na wylot! Na pewno mieć złe zamiary. Icho, podejdź no z tą liną. Związywać będziem. Idziem w te pędy. Stać przed wodzem. O, dotarłaś w końcu. Dobrze, że jesteś. Widziałem cię w wielu moich snach, Anastazjo. Słyszałem w nich twój piękny głos. Jesteś nadzieją naszej planety. Ja? Dotarłam? Nic nie rozumiem. Opowiem ci plemienną historię, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Przed wiekami, w układzie Elementum, pojawiła się wroga siła, która zaburzyła harmonię naszego świata. Owa harmonia wynika z ruchu planet. Nazywamy to muzyka mundana. Odkąd została zniszczona, na wielu planetach wszystko funkcjonuje inaczej. O jaką harmonię chodzi? Harmonia to inaczej współbrzmienia. Dźwięki ułożone są według pewnych zasad. Teraz rozumiem. Czuję harmonię muzyki. Jest piękna.
Widzisz? Wydaje się, że to takie skomplikowane pojęcie. A jednak każdy z nas w głębi duszy doskonale wie, czym jest harmonia. Cudownie było posłuchać harmonii twojej planety, jednak bardzo chciałabym wrócić do domu. Niestety statek, którym podróżowałam, uległ awarii. Nie martw się, pomogę ci go naprawić. Chodźmy czym prędzej, zobaczymy, co da się zrobić. Wódz plemienia wraz z Anastazją udają się do miejsca, w którym znajduje się statek. Ubuntu ogląda kadłub, po czym ocenia stan statku. Myślisz, że uda się go naprawić? Oczywiście. Słyszałaś, czym jest artykulacja? Nie. Artykulacja to różne sposoby wydobywania i kształtowania dźwięków. Spróbujemy wykorzystać ten element muzyki do naprawy twojego statku. Gotowe. Ale jest coś jeszcze, Anastazjo, co powinnaś wiedzieć. Pamiętasz naszą legendę? Tę o zaburzonej harmonii wszechświata? Tak, dokładnie. Sprawcą tego zamieszania jest Tony. To on jest Darktonem. Jak to możliwe? Byłam przekonana, że Tony chciał mi pomóc. Nie mam nic cennego, czego więc mógłby ode mnie chcieć. Darkton od początku szukał okazji, aby pozbawić cię głosu. Zabierał cię na różne planety, żebyś przypomniała sobie, czym jest muzyka, abyś mogła śpiewać najpiękniej przeróżne melodie. On nie spocznie, póki nie zaspokoi swoich pragnień. Całe szczęście, że jego plany się nie powiodły. A co, jeśli to nie koniec? A co, jeśli on nadal mnie szuka? Przyjmij oto tę harmonijkę. Dźwięki, które na niej zagrasz, wezwą mnie, gdy przyjdzie ci spotkać się z Darktonem. Uważaj na siebie. Niech harmonia będzie z tobą. Anastazja wyrusza dalej w samotną podróż. Błądząc po kosmosie, dostrzega nagle wielką świecącą kulę. Postanawia na niej wylądować. Spotyka tam bardzo optymistyczną, niezwykle barwną, nieco szaloną i pełną pomysłów postać o imieniu Fluorescencja. Witaj na mojej planecie pełnej barw. Ta kolorowa kraina nosi nazwę Palette de Coloribus, a ja jestem Fluorescencja. Widzę świat przez kolorowe okulary. Wszystko ma swój kolor, nawet ty. Widzę, że bije od ciebie bardzo piękna barwa, ale chyba przeżywasz trudne chwile. Kim jesteś, strudzony wędrowcze? Jak masz na imię? Jestem Anastazja. Nie mogę wrócić do domu. Moja planeta uległa zniszczeniu, a dopiero co okazało się, że mój towarzysz nie jest tym, za kogo się podawał. Widzisz, ludzie czasami nie są tacy, na jakich wyglądają. Na zewnątrz mogą być kolorowi, a w sercu bardzo ponurzy. Barwa ich wnętrza może być inna niż wyraz ich twarzy. Muzyka również ma wiele wszelakich barw. Mogę zaprezentować ci kolorystykę moich niezwykłych instrumentów. Potrafię nimi malować barwy w twojej wyobraźni i wokół nas. Oh.
naprawdę ciemno. Tak, to jest rożek angielski. Ma bardzo ciemne brzmienie. Posłuchaj teraz tego instrumentu. Rzeczywiście, to o wiele jaśniejszy dźwięk. Mogę jeszcze bardziej rozjaśnić otoczenie. Tym razem zagram na oboju. Kolorów. Widzę teraz, że ta sama melodia może mieć inną barwę w zależności od instrumentu. Może brzmieć ciemniej lub jaśniej. To jest niesamowite! Barwa może także wpływać na nasz nastrój. Mam nadzieję, że dzięki tej melodii twoje wnętrze choć troszkę się rozświetliło. Tak, od razu poczułam się lepiej, gdy usłyszałam twoją grę. Dziękuję! Czuję, że teraz mam siłę do zwalczania złej mocy. Pamiętaj, światło i kolory są w tobie. Nie musisz już obawiać się nieprzyjaciół. Anastazjo, jesteś wystarczająco silna, żeby sama naprawić swoją planetę. A jeśli będzie trzeba, cały świat! Nieoczekiwanie zjawia się nie kto inny jak sam Darkton. Z zamiarem pojmania Anastazji i jej pięknego głosu. Przyszedłem, żeby cię porwać! Ha, ha, ha! Teraz zdobędę twój głos na zawsze! O nie! Jak mogłeś mnie zdradzić? Zaufałam ci! Dlaczego chcesz zdobyć mój głos? Nigdy ci na to nie pozwolę! Wezwę na pomoc moich prawdziwych przyjaciół! Melanio, Allegro, Ubuntu, dziękuję, że jesteście. Potrzebuję waszej pomocy. Darkton to zły czarnoksiężnik. To on jest winny całemu zamieszaniu w kosmosie, a teraz powrócił, aby ukraść mój głos i posiąść wszystkie dźwięki świata. Myślicie, że tak łatwo mnie przechytrzyć? Nie chcemy z tobą walczyć.
czas przywrócić utraconą harmonię kosmosu. Właśnie, już koniec tych sporów i rywalizacji. Musisz zrozumieć, że każdy ma światło w sobie. Nie musisz odbierać go innym. Tak jak mówi fluorescencja, każdy ma inny talent. Kiedy zazdrościmy czegoś innym, nie zauważamy tego, co sami mamy w środku. Jest na pewno coś, w czym jesteś dobry i co warto pielęgnować. A co by to niby miało być? No jak to co? Przecież słyszałam, jak grasz. Co? Te parę marnych dźwięków nazywasz grą? Co nazywasz marnymi dźwiękami? Nie ma marnych dźwięków, jeśli wychodzą z twojego wnętrza. Chcemy usłyszeć twoją melodię. I twoją dynamikę, i artykulację. I twoją harmonię. Ach, jak pięknie! Brawo! 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 Sam nie wiem. Nie wiedziałem. Byłem przekonany, że prawdziwy muzyk to taki, który śpiewa. Nigdy nie pomyślałem o tym, że grając na instrumencie mogę być prawdziwym wirtuozem. Nie potrzebujesz pięknego głosu, aby muzykować. Gra na instrumencie jest tak samo ważna i potrzebna jak śpiew. Nigdy nie patrzyłem na to z takiej perspektywy. Muzyka łączy ze sobą ludzi i ich talenty. To dlatego muzyka jest tak wyjątkowa. Teraz już rozumiem. Przepraszam was więc za zniszczenia, do których doprowadziłem. Naprawię to wszystko. Obiecuję. Najważniejsze, że zrozumiałeś swój błąd. Dzięki temu możesz rozwijać swój wielki talent. Od tej pory spokój zagościł na wszystkich planetach. Anastazja wróciła do swojego domu, gdzie już zawsze cieszyła się pięknem muzyki. Dark Tone wraz z Melanią, Fluorescencją i Ubuntu założyli zespół, z którym koncertowali po całym kosmosie. I wszyscy żyli długo, harmonijnie, kolorowo i szczęśliwie. A teraz czas na szczęśliwe zakończenie. To właśnie szczęście i czuję znów, jak mnie przenika całą tak od stóp do głów. Chcesz być szczęśliwy,
jak w pięknym śnie. Więc otwórz serce, niech muzyka porwie cię. Dziś całe szczęście mam w kieszeni, całe serca w nogach mam, całe ciało rozpalone, zobacz sam. Oczu nie da się oderwać, bo ten ruch ma w sumie to coś. I to tempo, i ta werwa, taki trans. No co i nie, na dobre i złe. Gdy jesteś tu, żyję tylko tym snem. Teraz tańcz, w tańcu wszystko się wie. Bo to nie trudne, to nie trudne, to nie trudne. Jesteś w tańcu tylko ty dla mnie, ty, ty, ty. Do uczucia już otwierasz drzwi, tylko ty, ty, ty. Nie wiesz co mi tam się śni ze mną, ty, ty, ty. W tańcu razem aż po świtach bez końca. Wystąpili Anastazja, Monika Pionk, Dark Ton, Patryk Skarbek-Tłuchowski, Melania, Magdalena Zięba-Lewandowska, Allegra, Aneta Kazimierczak, Ubuntu, Paulina Bukowiecka, Fluorescencja, Agnieszka Waśniewska, Narrator, Magdalena Zięba-Lewandowska. Realizacja nagrań i montaż Patryk Skarbek-Tłuchowski. Kierownictwo artystyczne Katarzyna Kieszkowska.